kochani, witajcie w ten wielkanocny poniedziałek. Robaczki moje kochane, nabrała mnie wena. Chciałbym wam dzisiaj pokazać przefajną, prześwietną zabawę światłem. Zapewne ją znacie, ale może nie wszyscy znają. Może nie wszyscy wiedzą, jak ją wykonać. Jedziemy tu niedaleko, w pola, na taką drogę polną pod elektrownie wiatrowe do Rzędzianowic. To jest jakieś może 1,5–2 kilometry od miejsca, w którym mieszkam. I tam się pobawimy. A będzie nam potrzebny statyw, oczywiście aparat. Przydałby się wężyk spustowy, ale nie musi być. I potrzebna będzie latarka ze sznureczkiem. Kochani, ja się pakuję do Klaudyny. Czekam już na Paulę, bo tutaj potrzebna jest druga osoba. Nie jest potrzebna do robienia takich zdjęć, ale jest potrzebna do robienia takiego vloga nocą, bo ktoś musi to nagrywanie włączać i wyłączać. Wiem, mogę to robić z telefonu na Wi-Fi, ale to nie jest to samo. No, tak samo z ręcznym ustawieniem ostrości mogły być problemy, więc tutaj potrzebny jest operator kamery. Ja się pakuję do mojego szwabskiego złoma i jedziemy na miejscówkę. Kochani, witajcie już w plenerze. Założyłem na Nikona D800E Nikkora 50 mm ze światłem 1.8. I no, w tamtą stronę mam elektrownie wiatrowe, to jest taka droga polna, z tym, że problem jest taki, że no, teoretycznie, kurde, myślałem, że te elektrownie są tutaj bliżej tej drogi, a jest błoto, nawet deszczyk kropi co chwilę. Ja nie będę w takich laczkach, jakie mam, kurde, ciżemkach wchodził tutaj w pola. Poza tym rowy są bardzo głębokie, więc postaram się zrobić tutaj z tą drogą to, co bym wam chciał pokazać. Najpierw biorę sobie po prostu aparat na statywie. Mniej więcej jest w miarę jasno, bo Mielec jest blisko, są chmury, odbijają światło, łunę, więc w miarę tutaj widzę. Obieram sobie kadr mniej więcej taki, jaki bym chciał. I tutaj trzeba pamiętać, bo tutaj kadr robi bardzo, bardzo dużo. Dobra, zobaczcie sobie, jakie mam tutaj parametry. Więc ja może teraz przymknę trochę czas naświetlania, żebyście widzieli, jakie one są. Może jeszcze troszkę. O, tak powinno być. Spójrzcie, kochani. Ustawiłem 1/15, znaczy 15 sekund, samowyzwalacz 5 sekund, 2,8 przysłonę, taka spokojnie wystarczy. Nocą rzadko używam 1,8 takich jasnych. Tutaj nawet możecie domknąć sobie śmiało do 4 czy nawet 8 i naświetlać po prostu dłużej. Czułość mam na ISO 800 i jeszcze co bym wam pokazał tutaj odnośnie kelwinów, ustawiłem ręcznie na 3850 kelwinów. Dobrze, zróbmy sobie próbne zdjęcie. Chwilkę mu to zajmie. No, musi naświetlić 15 sekund, a jeszcze wcześniej 5 sekund musi sobie po prostu, jakby to powiedzieć, no, samowyzwalacz musi podziałać. Więc poczekajmy chwilkę. Oczywiście wszelakie odszumiania mam wyłączone, bo to jest niepotrzebne. To jak ktoś fotografuje w JPEG-ach, no to wtedy można się bawić od szumiania. No i spójrzcie, mam tu dwie elektrownie wiatrowe, dróżka, światło, myślę, że mi spokojnie takie wystarczy. Tak, wystarczy. I tak zrobię dosyć duże przepalenia, widzę, tą latareczką, którą będę robił. A co teraz tutaj będzie potrzebne? Więc ja sobie zostawiam ten kadr i pokazuję wam dalej co i jak. Moi drodzy kochani, i teraz spójrzcie, ja tu mam, o, na takiej lince, troszkę za dużej, latareczkę. latareczkę, na której ustawię nie takie mocne świecenie, a troszeczkę słabsze i będę nią po prostu obracać w ten sposób i również sam będę się obracał naokoło przez cały czas naświetlania i zarejestrujemy w ten sposób kulę świetlną na zdjęciu. Ale co tu jest jeszcze ważne? Black Hawki i Chinooki mi nad głową latają. Co tu, kochani, jest jeszcze ważne? Wiem, wychodzę z pola ostrości. Poproszę moją żonę teraz, żeby spróbowała przyostrzyć na mnie. No, żonka wyostrzyła, wyciąłem to oczywiście, bo to były drobne problemy techniczne. Kochani, co jest jeszcze ważne? Ja muszę w tej chwili ściągnąć tą kurtkę. Ona jest zbyt jasna, ma elementy odblaskowe. Ja nie chcę, żebym ja się sam zarejestrował. Ubrałem się na czarno, co jest ważne, żeby mnie było jak najmniej widać. Po prostu, jak najmniej widać. Więc przepinam sobie mikrofonik. No, to muszę zrobić. Chociaż mój Polar ma troszkę jakichś tam odblaskowych elementów, ale myślę, że to przeszkadzać nie będzie. Żonko, ja Ci tu podaję kurtałkę. O, weź ode mnie, abyś mogła. Wrzuć mi do samochodziku. Zimno, powiem Wam, jest trochę. I taki jak tutaj jestem, mniej więcej zaraz sobie popatrzę sobie na aparat, w którym miejscu najlepiej stanąć. No nie będę sobie tutaj oznaczał miejsca, bo po prostu, chociaż dobra, ja sobie przejdę, popatrzę sobie teraz na aparat, pozwólcie, że nie będę tego nagrywał, zobaczę sobie, jak się układa mi kadr. Dobra, myślę, że tu będzie mogła być pierwsza kula w tym miejscu. No to wezmę sobie teraz latareczkę swoją, kochani, bo pasuje, żeby ostrość ustawić na siebie. Latareczkę. I będę chciał nagrywać z tego miejsca. Wiem, wyszedłem z pola ostrości, ale położę sobie ją tutaj na ziemi i to będzie mój punkt, w którym ustawię ostrość na autofokusie, zanim zacznę robić zdjęcia sobie. No i teraz, kochani, mniej więcej zapamiętuję sobie tutaj kadr, jak on wygląda. Włączyłem sobie autofokus na aparacie, wyostrzyłem autofokusem na tą latareczkę, powracam do swojego kadru, nawet troszkę tu może przesunę delikatnie. Hopsa. Zrobię w razie czego jeszcze jedno zdjęcie próbne. W międzyczasie wyłączyłem autofokus, przełączając na manual. Zrobimy z tą latareczką. No tutaj jeszcze będzie zdjęcie ze światłem tym właśnie z Lumixa, więc tutaj chwilę poczekamy. Ok. No i kochani, stwierdzam, że w tym miejscu jak najbardziej może być. Troszeczkę sobie przesunę swój kadr mimo wszystko na prawo, wycinając tą jedną elektrownię wiatrową, tą zostawię tylko tą i przesunę na prawo, żeby ta droga mi tutaj dalej szła. Dobra, i zabieram się za zdjęcia. Ciemno jest, kochani, specjalnie wyłączyłem latarę, tą doświetlającą lampę. Gacie poprawię, bo jak zwykle mi spadły. Jestem w takich starych, dziurawych dresach właśnie tutaj w plenerze, że tak powiem. Ustawię sobie wysokość tej swojej, znaczy długość sznurka tej latarki i poproszę żonę, żeby mi teraz włączyła samowyzwalacz na aparacie. No, kochanie, pstryk. Idzie dobrze. I się obracam, po prostu obracam, trzymając tą latarkę blisko siebie i czekam, aż zdjęcie się wykona. Hopsa, się takowe zrobiło. Tą na razie pozostawię w tym miejscu i idę do aparatu zobaczyć, czy ta jasność latarki jest wystarczająca. No i kochani, spójrzcie, jaką mam tutaj kulę świetlną. Mnie nie widać, a jest tylko i wyłącznie ów kula świetlna. Jeszcze będę chciał zrobić drugie zdjęcie podobne, znaczy z tym samym kadrem, tylko pójdę sobie po prostu kawałek dalej. Kawałek dalej, gdzieś o tu, powiedzmy, w to miejsce. Więc powtarzam, przenoszę tam latarkę, ustawiam tam teraz ostrość, albo nawet nie. Nie będę tam ustawiał ostrości. Dlaczego? Ano dlatego, kochani, że ja będę chciał sobie zrobić podwójną ekspozycję. Po prostu. Coś fajnego, coś ciekawego, ale o podwójnej ekspozycji będę robił osobno vloga. Mimo wszystko tutaj sobie takową wykonamy. No i kochani, ja sobie idę, go powolutku to robię oczywiście, mam nadzieję, że mikrofon złapie mi zasięg. Idę tam kawałek dalej, gdzie będę chciał drugą taką kulę zrobić. Mogę więc zostawiam taki, jaki jest i tak samo nie zmieniam ostrości. Mogę tutaj śmiało ostrości, będzie fajnie. Myślę, że w tym miejscu będzie całkiem spoko. Więc znów rozciągam sobie swoją latareczkę. Może teraz będzie troszeczkę mniejszą zrobimy. Mimo wszystko staję tutaj całkiem z boku, tylko jeszcze też patrzę. To jest też ważne, jak nocą robicie, czy nie ma jakichś elementów, jak się obracacie, żeby się po prostu nie wypierdzielić i zębów sobie nie wybić. Dobra, kochani, to ja teraz proszę o żonkę. Proszę zrobić zdjęcie. Obracam się powolutku, sznurek ciasno przy sobie trzymam, pilnując, żeby mi po nosie nie latał. I aparat nie wykona zdjęcia. Kręcę, kręcę. Hopsa. Tonka krzyczy, że już, więc ja już latareczkę biorę. O, czekajcie, bo mam drobny problem. O, jak mi się w głowie kręci. I idę już do aparatu. Więc poproszę żonkę teraz, wyłącz nagrywanie. No i zobaczcie, kochani, to jest wykonane drugie zdjęcie. Tu jest ta moja kula razem ze mną. Tu jest pierwsza, tu jest druga. No troszeczkę są prześwietlenia. No. To pasowałoby tutaj domknąć przysłonę, można zmniejszyć ISO, ale to nie powinno przeszkadzać. Fajnie jest też używać różnokolorowych latarek, bo to fajnie wygląda. Ale dobra, ja bym teraz chciał z tych dwóch zdjęć zrobić jedno, więc wchodzę sobie w menu podglądu, hopsa, wchodzę teraz w menu totalne, że tak powiem, i tutaj powinienem mieć menu retuszu zaraz. Gdzie to było? Gdzie to było? Szukam podwójnej ekspozycji. Obszar zdjęcia. Gdzieś to było. Ja to bardzo dawno temu używałem, kochani. O, jest wielokrotna ekspozycja, ale to nie jest to. Bo tutaj byśmy wykonali sobie, ja bym robił jedno zdjęcie i potem chciał zrobić drugie zdjęcie. Ale na przykład w Nikonach możemy to zrobić tak, że po prostu ustawimy sobie to poprzez nakładanie zdjęć i to będzie to samo, także wyplujemy rawa. Więc jako pierwsze zdjęcie zapodaję, ja widzę troszeczkę jest przepaleń, więc może nieco przyciemnię Lumixa, zapodaję pierwsze zdjęcie, to będzie to, tak, i tutaj teraz daję drugie zdjęcie, gdzie będzie to. I wynikowo wyjdzie mi takowe. Oczywiście na przykład to pierwsze mogę nieco przyciemnić. Też nie za mocno. Może dam 0,7, a to dam 0,9. Weźmiemy na razie na łóż i możemy sobie tutaj zobaczyć teraz podgląd, jak to będzie wyglądało. No i mam, zobaczcie, dwa zdjęcia, jedno na drugim. Tylko te kule mam nałożone, a reszta jest niezmieniona dzięki temu, że nie zmieniałem kadru. Hopsa, wezmę OK, co jest zapis, tylko że muszę sobie przyświecić, ponieważ W Nikonie D800E przycisk OK jest z boku, a nie... Bo normalnie jest tutaj w aparatach, na wybieraku, a tutaj mam tu na dole, o widzicie, więc biorę OK. Nie wiem po co brałem latarkę, zdjęcie zapisano, po co brałem latarkę, skoro mam tutaj latareczkę na Lumixie. No i zobaczcie kochani, mam takie zdjęcie już tutaj zapisane, teraz wezmę, wejdę w menu podglądu i jest to zdjęcie zapisane normalnie jako zdjęcie z parametrami, ze wszystkim, tu wyłączę teraz, z parametrami, ze wszystkim i jest to RAW. Nie jest to żaden JPEG, tylko jest to zapisane jako RAW. No, taka ciekawostka na dzisiaj. No, kochani, to będzie na tyle. Oczywiście, jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Algorytmy YouTube'a znowuż siadają, znaczy u mnie siadają w ogóle przez to, że jest mało materiałów, za co Was przepraszam i teraz nadrabiam. Jeszcze jeden vlog mam w produkcji, w montażu w tej chwili, ale ten pójdzie jako pierwszy. Ta łapka i ta subskrypcja jest bardzo ważna, ale napiszcie też w komentarzu, jak Wy robicie takie zdjęcia, jak Wam się podobają takie zdjęcia. Ja Wam jeszcze powiem, że tutaj możecie użyć, jak powtórzę, różnokolorowych latarek. Ba! Przepięknie wygląda, podpalona wełna stalowa, też na takim sznurku rozpędzona, iskry lecące wszędzie, bajeczka, ale takowej nie posiadam, użyłem po prostu zwykłej latarki, którą trzymam przy kluczach do mieszkania, bo teraz muszę sobie doświetlać, bo przez remont korytarza mam powyłączane oświetlenie z przodu domu i nocą idzie na schodach zęby wybić. Także kochani, napiszcie, co Wy o tym sądzicie. Oczywiście teraz na koniec Wam pokażę to jedno obrobione zdjęcie i wiecie co, bo ja mam tutaj w planach właśnie troszeczkę porobić takich też vlogów, bo myślę, że to można zaliczyć taką fotografię, takie typowe malowanie światłem, myślę, że możemy zaliczyć do jakiejś tam fotografii artystycznej, więc może zróbmy sobie taką serię, rozpocznijmy foto art, gdzie nie będzie to stricte krajobraz, gdzie nie będzie to stricte jakieś odzwierciedlenie rzeczywistości czy coś, ale lekkie zakłamanie rzeczywistości, używanie właśnie wielokrotnej ekspozycji, używanie jakiegoś dodatkowego oświetlenia, tworząc jakieś, no może i lekko surrealistyczne, a czasami i bardziej surrealistyczne kształty, fotografie, jakieś tam wizje, bo fotografia jest to malowanie światłem, z greki, prawda? Fotografika, foto, światło, grafika, malowanie, więc ja to wiem, wiele razy powtarzałem, ale się rozkręciłem, kurde, dawno vloga nie było, mam taką dzisiaj zajebistą energię, może za dużo kawy wypiłem i placków, cukier mi skoczył, no nieważne, kochani. Dziękuję Wam ślicznie za dzisiaj. Zapraszam teraz na to zdjęcie na sam koniec. Taki króciutki vlogasek, ale będziemy sobie, myślę, tutaj to kontynuować, tą serię. Oczywiście fototripy i inne także będą. Była po prostu paskudna pogoda. Straszna dykta. A było parę dni ładnych. Naprawdę, ja Was przepraszam, ale chciałem sobie to wykorzystać do prac ogrodowych, prac podwórkowych, które musiałem wykonać tylko i wyłącznie w ładną pogodę, bo na przykład podsypki piaskowo-cementowe na deszczu by mi szlak trafił. No, także dziękuję Wam kochani serdecznie, trzymajcie się cieplutko i pa pa. Ale halo, 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 halo. Właśnie, co z osobami, które nie mają możliwości nakładania zdjęć bezpośrednio w body aparatu albo po prostu wykonywania wielokrotnej ekspozycji? Co w takim wypadku? Nic się nie dzieje, kochani, jeżeli mamy Lightrooma i Photoshopa, możemy sobie to wykonać. Zobaczcie, tutaj mamy, to jest obrobione już zdjęcie, to z aparatu. O, tak się prezentuje, to widzieliście przed chwileczką, ale mam tutaj obrobione dwa zdjęcia, też te sprzed, że tak powiem, do czego mi to nie wyświetla? Coś się Lightroom zwiesił. No dobra, chyba już jest. Obrobione te dwa zdjęcia, które wykonałem. No to jest ciemniejsze od tego, ale one muszą być obrobione identycznie. W zasadzie takiej, że powiedzmy obrabiamy sobie to jedno, kopiujemy sobie wszelakie ustawienia, łącznie z całym maskowaniem i potem wklejamy na zdjęcie drugie. Kochani, OBS bardzo zamówił mi komputer przy nagrywaniu, więc dajcie chwilę tutaj, a jeszcze jest montaż tego vloga odpalony, więc troszeczkę przemula. Musi być i wklejamy tutaj sobie te ustawienia w tym miejscu na następnym zdjęciu. No i mam te dwa zdjęcia. Kochani, wybieram sobie te dwa zdjęcia, biorę, klikam edytuj w Adobe Photoshop. Niech mi otworzy teraz te zdjęcia w Photoshopie. No i mam otworzone jedno i drugie zdjęcie w Photoshopie. I teraz biorę na przykład to ciemniejsze, przeciągam sobie na to jaśniejsze i na tej warstwie, tutaj, wybieram sobie odpowiednie mieszanie warstwy. I tu najlepiej się sprawdzi albo mieszanie typu jaśniej, albo ekran. Tutaj wybierzcie sobie to mieszanie, które będzie Wam bardziej pasowało. Najczęściej, no najlepszym wypadku jest to po prostu ekran. Możecie sobie tu pokombinować, które tutaj by jeszcze Wam mogło spasować, no ale ekran i jaśniej będzie najlepiej się sprawowało. I proszę bardzo, złączacie sobie te dwie warstwy, tutaj zaznaczamy je, bierzemy spłaszcz obraz. I połączone zdjęcie jest gotowe. Proste? Proste. Tylko musimy pamiętać, że kadr musi być po prostu identyczny. Dobra, kochani. No, to tak jeszcze chciałem tutaj pokazać na koniec przed komputera, jak można sobie zrobić takie połączenie w Photoshopie. Psst! Jeszcze jedno. Macie ochotę? Wesprzyjcie Skrawki Puszczy poprzez Patronite'a, albo inne takie. No, to jeszcze raz. Pa, pa.